Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamila Korzeniowska. Dobry wieczór, pora na najważniejsze informacje z Opolszczyzny. Po co zabrali ten pociąg? Nie dość, że nie ma żadnego autobusu, to jeszcze zabrali pociąg. Taki zakaz obowiązuje zarówno w sklepach, jak i w restauracjach. Natomiast co ważne, od wczoraj nie będzie można również sprzedawać takich produktów na terenie szkół czy innych placówek oświatowych. Ja bardzo lubię łapery ćwiczyć, bo biceps to dla mnie podstawa. Inaczej bym nie przychodził na siłownię. Ja po prostu mam takie parcie na to. Wracamy do sprawy skróconego połączenia kolejowego z Nysy do Wrocławia. Od początku grudnia pociąg dojeżdża tylko do brzegu. Kto chce jechać dalej, musi się przesiadać, ale najpierw odczekać swoje na peronie. Nysanie oraz mieszkańcy Grodkowa mówią o nowym wykluczeniu komunikacyjnym, a zaniepokojenie wyrażają kolejne samorządy województwa. Pusta stacja, krótka tablica odjazdów i żal mieszkańców Grodkowa. Połączenie z Wrocławiem było utrzymywane i powinno być. Bo sam jeżdżę, czasem obserwuję, że dużo bagaży mają, młodzież to przesiada, wysiada. Komplikacje są. Studenci jeździli, uczniowie. No, po co zabrali ten pociąg? Nie dość, że nie ma żadnego autobusu, to jeszcze zabrali pociąg. W grudniu władze województwa i Polregio zdecydowały o skróceniu kursu. Urzędnicy tłumaczyli to pogorszonym stanem taboru i niskim zainteresowaniem podróżnych na opolskim odcinku trasy. Będzie konieczność oczekiwania krótkiego lub nieco dłuższego na skomunikowanie brzegu i przesiąść się do pociągów, do składów elektrycznych, które są dodam jeszcze zeroemisyjne i dużo większe pojemnościowo. Dziś kolejarze nie mieli nic do dodania. Jednak więcej w tej sprawie mają do powiedzenia samorządowcy. Najpierw ci z powiatu brzeskiego. O podejmowanie działań w celu uzupełnienia niezbędnego taboru, rewitalizacji linii kolejowej oraz rozmów z różnymi organizatorami przewozów, tak aby możliwie szybko przywrócić bezpośrednie połączenia kolejowe w przewozach pasażerskich na trasie Nysa-Grodków-Brzeg-Wrocław. Następnie z gminy Pakosławice, przez którą pociąg przejeżdża. Połączenie bezpośrednie to jest jednak wygoda. Bardzo dużo osób korzysta z tego połączenia, czy korzystało do tej pory, czy pracownicy, czy studenci. Radni Grodkowa wyrażą w tej sprawie swoje zdanie na początku roku. Mocne stanowisko ma za to Stowarzyszenie Kolej na Brzeg, które zebrało ponad 1000 podpisów pod petycją w sprawie przywrócenia połączenia. W dni wolne od pracy, weekendy, święta, czas oczekiwania na połączenie do Wrocławia jest to 48 minut. Więc tutaj z rozmów z kierownikami pociągu wynika, iż pociągi jeżdżą po prostu puste. A tylu pasażerów czekało na ostatni odjazd pociągu z Grodkowa do Wrocławia na początku grudnia. Jak się okazuje, mimo tego, że ta linia z Nysy do brzegu nie ma zbyt rewelacyjnych i oszałamiających parametrów prędkości, jednak mimo wszystko sporo ludzi podróżowało do Wrocławia. Jechali studenci, jechali pracownicy, więc ona faktycznie była potrzebna. Urząd Marszałkowski rozważa zakup hybrydowych składów, które wrócą na trasę w ciągu 2-3 lat. Są jednak dwa pytania, na które urzędnicy nie znają odpowiedzi. Po pierwsze, czy w tym czasie nie rozpocznie się remont leciwej trasy? I po drugie, czy pasażerom wystarczy cierpliwości, aby przeczekać przesiadki w brzegu? Wojciech Bulasz, Kurier Opolski. Od 1 stycznia w Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży napoi energetycznych osobom niepełnoletnim. Za złamanie go grozi grzywna do 2000 zł. Tak zwane energetyki wabią kolorowymi opakowaniami, a dzięki bogactwie smaków gwarantują, że każdy znajdzie swój ulubiony. No i ten kop mocy. W Polsce sprzedaje się 110 milionów litrów napojów energetycznych rocznie, z czego 10 milionów kupują dzieci. Wprowadzony 1 stycznia zakaz ma ograniczyć ten szkodliwy trend. Wczoraj weszły zmiany do ustawy o zdrowiu publicznym, które zakazują sprzedaży energetyków osobom poniżej 18 roku życia. Taki zakaz obowiązuje zarówno w sklepach, jak i w restauracjach. Natomiast co ważne, od wczoraj nie będzie można również sprzedawać takich produktów na terenie szkół czy innych placówek oświatowych, ale także w automatach vendingowych. Tutaj, podobnie jak w przypadku alkoholu, sprzedawca w celu weryfikacji wieku takiej osoby kupującej będzie mógł poprosić o okazanie dokumentu tożsamości bądź innego dokumentu potwierdzającego wiek. Natomiast jeżeli sprzedawca zdecyduje się na sprzedaż osobie poniżej 18 roku życia, musi liczyć się z karą grzywny nawet do 2000 zł.
Nadpobudliwość, gorszy nastrój, zgaga, a w skrajnych przypadkach epizody depresyjne to tylko niektóre skutki uboczne nadużywania energetyków. Według szacunków lekarzy i specjalistów około 30% osób w wieku licealno-studenckim pije je więcej niż raz w tygodniu. Nadmierne stresy, nadmierne pobudzenie mogą powodować takie objawy paranoi, halucynacji, stanów depresyjnych. I to wszystko jest wynik nadmiernego spożywania tego typu substancji, jak na przykład kofeina. Albo przedawkowanie tauryny, która jest pochodną kofeiny i często jednocześnie obie te substancje występują w energetyku. Zapytaliśmy mieszkańców Opola, co sądzą na temat wprowadzonego zakazu. Już jestem pełnoletni, mnie to nie obowiązuje. Ale uważa pan, że względem dzieci to jest dobre rozwiązanie? Myślę, że tak. W sumie mi to jedno. Czyli nie przeszkadza ci to, że nie będziesz mógł kupować? Nie. Kawa jeszcze jest, to można pić. Nie, uważam, że to jest bardzo złe rozwiązanie. Dlaczego? Ponieważ czy tak będą mogli sobie to kupić. No właśnie nie będą mogli, bo już jest zakaz. A chce pan się ze mną założyć, że podejdę teraz do najbliższej żabki, pójdę sobie do kasy samoobsługowej i tam nic nie trzeba zatwierdzić, ani nic, podejdę, skasuję tego energetyka i tyle będzie? Zakaz dotyczy sprzedaży zarówno przez sprzedawcę, jak i w kasach samoobsługowych. Podczas zakupu takiego napoju przy kasie samoobsługowej pracownik sklepu będzie miał obowiązek zweryfikować wiek kupującego. Tak samo jak ma to miejsce w przypadku alkoholu. Jakub Supecki, Kurier Opolski. Gdy nastaje nowy rok, siłownie stają się zwykle wypakowane osobami chcącymi nieco przypakować. Zgodnie z noworocznym postanowieniem o słomianym zapale i trwałej motywacji rozmawiał z ćwiczącymi Bartosz Sadliński. Będę regularnie chodził na siłownię. Znajduję się w ścisłej czołówce noworocznych postanowień, aczkolwiek... Zauważyłem, że kiedyś tak było, że po Sylwestrze mocno. Ale w tym roku i w poprzednim zauważyłem, że już ludzie przed Sylwestrem, przed świętami nawet już zaczynają się zgłaszać, zwłaszcza online, bo prowadzę też ludzi przez internet, więc zauważyłem, że oni już zaczęli dużo wcześniej się za to zabierać, albo przynajmniej pytać, jaka jest cena. Jak podkreśla Andrzej Ziółkowski, kulturysta i właściciel najstarszej siłowni w Opolu, dobrą motywacją do ćwiczeń jest unikanie bycia przeciętnym. Systematyczność to jest w każdej dziedzinie naszego życia, że to nie jest... że za miesiąc czy za dwa możemy coś zmienić w ćwiczeniu, w swojej sylwetce, w zdrowiu czy nawet w normalnej pracy. Nie tylko główna motywacja jest ważna, ale także te cząstkowe. Ja bardzo lubię łapier siedzieć, bo biceps to dla mnie podstawa. Inaczej bym nie przychodził na siłownię. Ja po prostu mam takie parcie na to. Czy ćwiczę dzisiaj klatka plecy. Jakiś plan treningowy? Nie, no mamy ze znajomym taki stały plan, który mniej więcej staramy się robić. Motywacją moją jest to, że pobolewa noga, pobolewa bark. W związku z tym, że ćwiczenia są już, trwają przez pół roku, to ból przestał dolegać. Korzyści ze stawiania sobie celów nie brakuje. Psycholodzy podkreślają jednak, że postanawiać też trzeba umieć. Poczucie własnej skuteczności wzrasta nasze dobre myślenie o sobie, ale też odporność psychiczna. Także zdecydowanie, jeżeli rzeczywiście nam na czymś zależy i zrobimy to z pewnym planem, to zachęcam do tego, żeby takie mądre wyzwania podejmować. Niekoniecznie 1 stycznia, bo tak naprawdę każda data jest dobra. 15 listopada, 25 marca. Pasja, aby zacząć, rutyna, aby skończyć. Ta maksyma powinna przyświecać ćwiczącym. Każdy duży cel składa się z wielu małych, a przegrana bitwa, bo i takie się zdarzają, nie oznacza klęski całej wojennej kampanii. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Zapraszam. Pierwszą Opolanką urodzoną w Opolu w nowym roku jest Irenka. Na świat przyszła 1 stycznia, 35 minut po północy. Waży ponad 2,5 kg i mierzy 52 cm. Po niej w nowy rok przyszło na świat jeszcze 9 dzieci, 6 dziewczynek i 3 chłopców. Natomiast przez cały ubiegły rok w Klinicznym Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu miało miejsce 2350 porodów. Na świat przyszło 1202 dziewczynki i 1197 chłopców.
Jak co roku znaleźli się tacy, którzy, choć nie wytrzeźwieli po sylwestrowej nocy, zdecydowali się wsiąść za kierownicę. Na szczególną uwagę zasługuje 23-latek, który na trasie między Ujazdem a nomen omen Zimną Wódką zasnął za kierownicą i wjechał w pole. Na policyjnym alkomacie zabrakło skali do wskazania stopnia jego upojenia. Dopiero późniejsze badanie wykazało ponad 4 promile. Grozi mu sądowy zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna, a nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Do Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania w budynku jednorodzinnym przy ulicy Oświęcimskiej w Opolu. Płonął lokal na parterze. Na szczęście mieszkająca w nim kobieta samodzielnie wydostała się na zewnątrz przed przyjazdem strażaków. Ci z kolei ugasili pożar i wyciągnęli z pomieszczenia butlę gazową oraz piecy kolejowy, który mógł być przyczyną płomieni. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kilka dni temu w Tułowicach pierwsze swoje posiedzenie miała Młodzieżowa Rada Gminy. Takie ciało to zupełna lokalna nowość. O szczegółach opowie Maciej Wójtowicz. W sprawach lokalnej polityki młodzi również chcą zabrać głos. To właśnie z tego powodu 29 grudnia w Tułowicach swoje inauguracyjne posiedzenie miała pierwsza w historii gminy jej Młodzieżowa Rada. Chcemy być głosem młodych ludzi. Brakowało nam tu przestrzeni i inicjatyw skierowanych typowo do młodzieży, dlatego chcieliśmy to zmienić i działać w kierunku młodzieży. Skład Młodzieżowej Rady liczył będzie od 8 do 30 osób, mających nie więcej niż 25 lat. Jej członkowie będą mogli od kuchni poznać zasady działania oraz naturę polityki na szczeblu samorządowym. Od zawsze lubiłam działać społecznie. Działałam w samorządach szkolnych. Zawsze pełno mnie było właśnie w takich inicjatywach społecznych, właśnie na rzecz młodzieży. I skoro mieszkam tutaj w Tułowicach i mam możliwość działania i robienia właśnie czegoś dla młodzieży, dla społeczeństwa i zostawić jakiś ślad po sobie właśnie w historii Tułowic, to jak najbardziej chcę to robić. Myślę, że tutaj brakowało inicjatyw młodzieży i przez to, że jesteśmy teraz właśnie tą Młodzieżową Radą, nie tylko dorośli rządzą Tułowicami, można powiedzieć, a też młodzież. Pomysł młodzieży spotkał się z aprobatą zarówno Rady Miejskiej, jak i burmistrza gminy. Członkowie Młodzieżowej Rady będą mogli więc liczyć na ich pomoc i doświadczenie. Mogą liczyć na nas wsparcie, bo mówiłem, że ta Rada Młodzieży będzie dla nas organ doradczy. I mam nadzieję, że będą wnioskować dla nas rzeczy, które są bardzo ważne dla nich, jeżeli chodzi o młodzież w Tułowicach. Oni mają troszeczkę też może inne spojrzenie, jak osoby troszeczkę starsze i chcą też działać na rzecz lokalnej, szeroko pojętej społeczności, nie tylko młodzieżowej, ale też uczestniczyć w całym życiu, takim może też politycznym, społeczno-politycznym miejscowości i ja im to kibicuję. Mimo że Rada działa dopiero od 5 dni, to już dziś może pochwalić się skutecznością w zdobywaniu funduszy. Tułowickiej młodzieży udało się pozyskać z budżetu województwa polskiego 4000 zł na całkowity remont jednego z pomieszczeń w Centrum Kultury i przeobrażenie go w siedzibę Rady. Troszkę się tutaj napracowaliśmy, każda faza remontu została wykonana przez nas samych. Liczba chętnych osób do pracy nad tym projektem też znacząco przewyższyła nasze oczekiwania, dlatego bardzo cieszymy się, że udało nam się zrzeszyć tak dużą liczbę chętnych młodych osób do pracy nad tym projektem. A to dopiero początek działań nowo powstałej Rady. Jej członkowie już snują plany na przyszłość. Przede wszystkim będziemy chcieli zostawić gruntowne, fizyczne rzeczy po sobie, na przykład jakieś miejsca. Będziemy organizować jakąś przestrzeń publiczną, ale też będziemy chcieli działać w takich akcjach jak na przykład jakieś warsztaty, współpraca z Radą Miasta. Chcemy po prostu w każdym możliwym, na każdej możliwej płaszczyźnie zostawić po sobie jakiś ślad w Tułowicach. Miejmy nadzieję, że członkowie Młodzieżowej Rady będą godnie reprezentować interesy swoich rówieśników, bo przecież oni sami najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby młodych mieszkańców gminy. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski. Rewaloryzacja świadczenia 500+ oraz podwyżka płacy minimalnej do 4242 zł. To podwyżki, które weszły w życie od 1 stycznia. 500+ to już przeszłość. Od stycznia rodzice i opiekunowie, którzy wcześniej otrzymywali świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł na jedno dziecko, od stycznia mogą oglądać na swoich kontach nową kwotę 800 zł. ZUS będzie wypłacał to świadczenie automatycznie. Tu rodzice nie muszą nic robić, nie muszą składać nowych wniosków. Oczywiście te osoby, które zostaną rodzicami w tym nowym już roku, jak najbardziej mają na to 3 miesiące, aby to świadczenie w kwocie 800 zł było wypłacane od miesiąca, w którym dziecko
dziecko się urodziło. Pierwsze terminy płatności w nowym roku, świadczenia wychowawczego w nowej kwocie to 2, 4 i 7 stycznia, ale wiele osób, którym termin płatności przypadał na drugi dzień miesiąca, mogły to świadczenie otrzymać już nawet pod koniec grudnia. Podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia zawsze jest związane z tym, że wzrastają składki na ubezpieczenia społeczne, ale również składki, które będą opłacali chociażby osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Te osoby muszą się liczyć z tym, że w pierwszym półroczu tego nowego już roku będą musieli płacić około 200 zł więcej. Oczywiście kwoty procentowe składek na ubezpieczenia społeczne, czyli na ubezpieczenie emerytalne, rentowe czy wypadkowe się nie zmieniają. W głównym wydaniu Kuriera Opolskiego to już wszystkie informacje. Ja dziękuję za uwagę i życzę Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.